Psalm 34, część 2. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Dawid zwraca się do świętych, czyli do ludzi, którzy oddają cześć Bogu w taki sposób, który podoba się Mu, czyli takich jak on. Kiedy pisał te słowa, był ścigany z rozkazu Saula, swojego króla, dopiero co ledwo uszedł z życiem. A jednak pisał, że tym, którzy się boją Boga, niczego nie brak, czyli także jemu niczego nie brak. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z potrzeb człowieka. Najwidoczniej Dawid uważał, że jest bezpieczny, choć okoliczności na to nie wskazują, ale Bóg nad okolicznościami panuje i nic złego nie może mu się stać. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Lew to najsilniejszy drapieżnik, jakiego Dawid znał. Lew mógł zabić każde inne zwierzę, a jednak czasami nie miał co jeść. Natomiast człowiek, który szuka Boga, ma wszystko, co mu jest potrzebne, wszystko, co jest dla niego dobre. Tak Dawid widział swoje życie, które wielu uznałoby za pełne niepokoju, niedostatku i cierpienia. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Dla Dawida nie było żadnej sprzeczności między bojaźnią, czyli szacunkiem dla Boga, a umiłowaniem życia i pragnieniem, aby to życie było udane i przyjemne. Wręcz przeciwnie, uważał, że nie ma jednego bez drugiego. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Był pewien, że człowiek, który jest szczery, który nie udaje kogoś, kim nie jest, wystrzega się tego, co złe i chętnie czyni to, co dobre, na pewno będzie miał udane, szczęśliwe życie. Bóg zadba, żeby tak było. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Saul chciał zabić Dawida, chociaż ten nie zrobił mu nic złego, a wręcz przeciwnie, oddał mu wiele przysług. Został przez Saula fałszywie oskarżony, ogłoszony złoczyńcą i był ścigany. Mimo to wierzył, że Bóg jest sprawiedliwy i wszystkie złe czyny zostaną ukarane, a ci, którzy je popełniają, zginą i nie będzie się o nich pamiętać. Czekał na to. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. O tym, że wołania sprawiedliwych dochodzą do Boga i On na nie odpowiada, Dawid przekonał się kolejny raz, kiedy uszedł z życiem po spotkaniu z Akiszem. Pewnie był udręczony i utrapiony i został wybawiony. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. O tym, że wołania sprawiedliwych dochodzą do Boga i On na nie odpowiada, Dawid przekonał się kolejny raz, kiedy uszedł z życiem po spotkaniu z Akiszem. Pewnie był udręczony i utrapiony i został wybawiony. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. To, co Dawid przeżył w Gat, nie było jedynym trudnym momentem w jego życiu, ale Bóg przez wszystkie te trudne doświadczenia go przeprowadzał. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Wyszedł z Gat bez żadnego uszczerbku na ciele. Kiedy walczył z Goliatem, też nie odniósł żadnej rany. Brał udział w wielu bitwach i w wielu wojnach, ale w Biblii nie znajdujemy żadnej wzmianki, że odniósł jakąś ranę. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Ten, kto nienawidzi sprawiedliwego, w zasadzie sam się karze. Ta nienawiść przede wszystkim niszczy jego samego. Los Saula, który znienawidził Dawida i był opanowany przez zazdrość, świadczy o tym. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Te słowa, które tutaj zostały przetłumaczone, nie będą ukarani, można też przetłumaczyć, nie będzie spustoszona. Chodzi o duszę sprawiedliwego. Bóg strzeże takiej duszy, nie dozwoli, aby została ona spustoszona, czyli w jakiś sposób okaleczona. Bóg będzie usuwał z duszy sprawiedliwego wszystko, co go zniewala czy niszczy. Przed obliczem Pana uniszmy się. Przed obliczem Pana uniszmy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Przed obliczem Pana uniszmy się. Przed obliczem Pana uniszmy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy.